Witajcie, mężczyźni, z tej strony Adrian, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na edukacji Kaiser Redux jako konstytucyjna republika amerykańska albo Ameryki. Chyba Ameryki, lepiej mi. Ostatnim odcinku było dosyć dziko. W ogóle Nowa Anglia się teraz chyba walczy ze wszystkimi oprócz tymi, którzy, z którymi powinna walczyć. Nie wiem, dlaczego wypowiedziała wojnę jak, nam jako pierwszy. Dosłownie nie wiem, nie mieliśmy żadnego kontaktu, wypowiedzieli nam wojnę, po czym tak naprawdę wypowiedzieli Stanom Zjednoczonym, które jest wyjątkowo wybustowany. Nie wiem, skąd oni takiego boosta dostali, ale oni strasznie zostali wybustowani. I teraz udaje nam się wreszcie popchnąć resztę naszych wrogów. Oprócz tego może tylko zobaczymy to. Wygląda na to, że sobie radzimy. No niestety ci nie są uznawani za jakiegokolwiek przeciwnika dla nas, jakby się spodziewał. I teraz możemy sobie nieco pozajmować się tym, tylko... Tak, wygląda na to, że to, że wybraliśmy czołgi, oznacza, że też musimy je produkować. Można było się spodziewać tego. Wygląda też na to, że mamy... mamy karabiny, dobra, możemy... użyć tego, żeby trochę zaoszczędzić na stali, którą potrzebujemy niestety. Więc tak, mniej karabinów, ale za to przynajmniej będziemy mieć trochę ich. Co tak? Coś chyba się zbugowało strasznie długo. Okej, w takim razie co tutaj mamy? Mamy kolejne badania. Dobra, lepsze samoloty, a mamy cokolwiek do tego? Mamy coś. I może coś tutaj weźmiemy też. No w sumie doktrynki już prawie wszystkie zrobiliśmy. Okay, może przejmijcie ten teren. A tak to wygląda na to, że sobie tutaj w miarę radzimy. Ta specjalna armia była dobrym pomysłem, chociaż nie działała przez dłuższy czas. Ale teraz przynajmniej działa. Okay, tutaj jest jakieś dwie dywizje poszły. Dobra, zajmijcie się tu. Chodzi o to, że musimy zdobyć Londyn. Tak, musimy tutaj od tyłu i zajść. Tutaj masz cokolwiek ciekawego? Nie, nie masz. Wy właśnie macie tutaj takich, którzy sobie nie radzą, a tutaj mamy okrążenie. Wiecie co, może jednak zostawiam, bo widzę, że mogą trochę zgłupieć. Oj, 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 oj. Wiecie co, jeżeli tak się stało, to może lepiej niech wrócą tutaj część dywizji. No jak to wygląda ten front? Tutaj wysłaliśmy tych. Mają niby mega agresywnie, ale chyba jeszcze nie... nie zorientowali się, co trzeba robić. Okej. Okay. Stany Zjednoczone mają, są już w miarę blisko. Więc właśnie upadku, więc nie jest tak źle. Ci się nadal trzymają, a to jak sami widzicie, to jest taka, takie ledwo co to są ci. Macie flotę? Mają flotę! What? Jak? Okej. Okay. Udało się. I co? No i teraz atakujemy dalej. W sumie nic więcej. Okej. Okay. W sumie tutaj dodam tobie już te rzeczy, bo się by przydały w przyszłości. Co tutaj jest? Musimy wygrać wojnę. No to wygramy wojnę. Jak zwykle. Jesteśmy Amerykanami. Co tutaj mamy? Mamy kolejne dywizje. Przeciwko longistom czy pacyficznym? Trudno określić, przeciwko komu dokładnie walczymy teraz. Dobra, przeciwko pacyficznym stanom. Okej. Okay. W głównej mierze chodzi o to, że mamy właśnie na przykład coś takiego, tylko zanim to się... zanim to właśnie uda nam się zdjąć, trochę minie. Więc musimy powoli to robić. Na razie ten front raczej zostawimy sobie. Tutaj reszta Ententy przychodzi pomóc, co głupio robią.
tutaj na razie Stany Zjednoczone same się bronią, więc dla nich jest ok. Mamy znowu manpower, więc to oznacza, że możemy zmienić jakąś armię w super armię. Więc tak, was zamienimy w super armię. Wy to jesteście... Oto, te dywizje, okej. No to jest w sumie nawet dobry front. I co tutaj? Mamy jakieś też kolejne. Oj, oczywiście, co? Zdesantowali się, jej. Dlaczego? Dlaczego to robić? Dobra, która armia jest najbliżej? Ta jest najbliżej. Wiem, że powinienem bardziej zrobić to w stylu takim, że tutaj ochraniać wybrzeże, ale na razie jestem zbyt zajęty. Oraz teraz powinniśmy się pozbyć tych, więc to będzie dobra rzecz. Dajmy sobie już wszystkim tak agresywnie. O, już się zmieniło. Bo potrzebujemy się tymi zająć. Teraz zajmijcie się teraz tym. Mają dwa porty, ale z łatwością to pokonamy. Oj, pokonaliśmy gości, którzy mają podobną flagę do nas. Jej. Okej. Wszystko. I BUM! Przejęliśmy to. Dobra. Coś jeszcze tutaj możemy? Znaczy się coś jeszcze. Jest tutaj dużo rzeczy, które możemy zrobić, zanim się tam wojna zakończy. Możemy na przykład dostać kolejne drzewko specjalców, które chyba nawet możemy zacząć robić. Marines, dobra inwestycja. Okay, tutaj jakieś bonusy. Adaptable. Tak. Adaptable, wiadomo. A tutaj kolejne bonusy do marszałka. No, ten generał to naprawdę już się skończyło na tym, że jest mega OP. Okej. Tutaj nasze dywizje powoli sobie radzą. Tutaj trochę straciliśmy dywizji. Ty w sumie walczysz. A my w sumie odbijamy Kanadę od Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę pomagamy Kanadyjczykom. Okej. Okay. Jak to wygląda z tym frontem? Bo tak w sumie tutaj stoimy, ale nie wiem co dokładnie. Jak to wygląda? Mają mega dużo obronę. Jak to wygląda? Mają. To jest od generała. Chodzi mi od statystyki. Country daje im 25%. No to no, w miarę spoko. A nie jest jeszcze taki mega OP. No masz się raz na wynu. Wy. Cokolwiek tutaj zostało. Jeszcze z mojej jakiejkolwiek świadomości tego, co się dzieje. Do tutaj, zajmijcie się tym. Się zastanawiam, czy to po prostu nie zostało, ale raczej nie. Raczej się zdesantowali ponownie. O, masz los, się jeszcze tutaj zdesantowali ci. Okej. Wy też zróbcie rozkaz. O, podoba mi się. Tutaj jest ważny port, a tutaj jest nic, ale jest 7 dywizji. Okej. Dobra, tak, Lindenberg, ponieważ jest naszym przywódcą. No dziwo. W sumie powinniśmy się zgodzić wtedy, że brak pokoju, bo i tak się nie zgodzili, więc... Więc tak w sumie głupio wyszło. Okej. No już jesteśmy prawie w tym ważnym porcie. Jeszcze przejmujemy tą prowincję tutaj, ale nawet nie przejęliśmy jej. Ale widzę, że już nasz marsz na zachód idzie znakomicie. Więc możemy jeszcze włączyć szyf. I
Wow, i znowu jesteśmy w takiej sytuacji, gdy mam wszystko w miarę pod kontrolą. To jest jakbyśmy w ogóle nie prowadzili wojny w własnym kraju. Okej, okay. Szpieg. Szpiega wysyłamy oczywiście. Dlaczego Nowa Anglia już się znowu pojawiła? Co się stało? Czy my skapitulowaliśmy tych i oni wyzwolili to? Zgaduję, że tak. Ale i tak federalistów chcemy zaatakować. To jest takie totalne dobicie i że wszystko wykorzystaliśmy. Ale jakoś nie widzę, że nam się aż tak bardzo udawało. Nie, wydaje mi się, że od tyłu oni się zdesantowali. A my ich trzymamy i nic nie mogli zrobić. I tutaj w ogóle nic nie ma, tutaj więc wysyłamy. Ten gościu wreszcie może jakiś awans dostać w tylu latach. Okej, federalni się wreszcie zostali pokonani. Zobaczcie, ile oni realnie mają. Już dawno to przejęliśmy. W ogóle mają statki bez nazwy i skraszowało mi grę. Okej. Więc po tym... O. Po tym jak się pokazały nam nieistniejące statki, widzę, że statki już powstały, więc musieliśmy mieć pewien bug gry. Ale wygląda na to, że wreszcie upadli i się nie podniosą. Jedyne co się zmieniło z tamtego czasu, to było to, że w sumie na szczęście autozapis był bardzo blisko, ponieważ dopiero co się rozpoczął rok, zapomniałem zapisywać. O, i... A to może jeden? Nie, nie wiadomo ile. Okej, okay. Więc teraz sobie powoli kontynuuję to, co wcześniej miałem. Trochę inaczej to wyglądało, ale nadal bardzo podobnie, więc nie było aż takiej dużej różnicy. Tak, myślę, że medium będzie dobrym. Więc tak, reszta już nie jest zagrożeniem. Rozstawiłem sobie nawet armię, więc teraz nasza armia potrafi bronić nasze porty, więc nie jest tak źle. Tak. Nauczyłem się na własnych błędach. Ale w międzyczasie będę musiał sobie zacząć Marines stworzyć. Znaczy się nie chodzi o to, że... Wiecie co, nie. Zbyt bardzo mnie wkurzyliście. Bierzemy całą Kanadę. Wszystko albo nic. Okej, więc coś tutaj mamy. To mamy takie ciekawego. Więc teraz mamy dosyć dużo dywizji, nam się respi przez to, więc musimy sobie trochę tak zagospodarować to. Tak, ten gościu mega dobry był na zapleczu, dlatego że musiałem go wymienić, ale już wraca do gry. A my tutaj powoli zajmujemy się tym, weźmiemy tą nieznaną liczbę, to jest, czy po prostu ktoś źle zapisał. Więc teraz jak tutaj mamy wszystko w miarę okej, to możemy sobie rozdzielić to. Okej, to jest CAS. Nie mamy CASa. To Multilorkę sobie weźmiemy. To też jakiś bomber, light bomber. Nie mamy light bombera, więc Multilorkę weźmiemy. Wow. I jakby w ogóle nic się nie zmieniło. Okej, więc co tam dalej mamy? Mamy helikopter, ale helikoptera nie musimy budować. Tutaj w sumie w miarę okej, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy. Możemy co najwyżej bardziej produkować resztę, tego nie. Bo karabinów mamy już w miarę spoką liczbę. Okazało się, że nasza armia jednak sobie nie radzi, super. Wiecie co, wyślijmy jakąś dobrą armię, na przykład armię czerwoną. Wy możecie w sumie wrócić do macierzy, możecie już dosłownie wrócić do tego, bo już nie potrzebujemy specjalnych armii. Jesteście już normalną armią. Dobra, wy co tutaj? A, masz los. Otworzyłem okno, ponieważ i tak musiałem przez pewien czas być cicho. Co musi być? Oczywiście, pies musi się odpalić. Pies. Ostatnio się nauczył, że możesz czekać na nic. Najgorsze odkrycie w życiu. Że pies może czekać na nic i tak naprawdę nikt się nie zorientuje. Znaczy się zorientuje, dlatego że jeżeli szczeka przez pół godziny w sumie w nic, to raczej jest zrozumiałe, że
Po prostu szczeka, bo szczeka. A to jest naprawdę denerwujące. Okej. Tak, na pewno kanał, tak, na pewno. Okej, wysyłamy tutaj. Musimy się pozbyć tych kolejnych francuskich dywizji. No i przez to w sumie tak naprawdę wybustowaliśmy tych, a Niemcy... Niemcy sobie radzą. Po tym jak zobaczyłem, co zrobili z Polską, uznałem, że w sumie tak, Niemcy będą w tym wypadku dosyć dobrzy. Z jednej strony to mi się podoba, z drugiej strony... Max Speed. Okej, co tutaj mamy? To jest multirolka, więc... Robimy ją pod kas. Okej. Nie wiem, dziwna multirolka, ale... Tak bywa. Nie widziałem tam specjalnych pod closer support. Okej. Kolejne dywizje. Ci już w sumie nie mają nic. Tutaj wydaje się, jakby nic nie było, ale tylko się wydaje. Tutaj też ona się od kolejni się pojawili. Wiecie co, może będę wysłać tutaj tych. Okej, was zamienimy oczywiście na nasze super dywizje. I wam już damy kolejne tereny do ochrony. Bo widzę, że się zorientowali, że mogą przecież zdesantować te stare tereny, bo my przecież ich nie chronimy. Mieli rację. Okej, co tutaj mamy? Mamy kolejny... tutaj mamy już coś? Nie, nadal nie mamy. Tą multirolkę róbmy, oraz przez to, że mamy lepszy już samolot, to może byśmy sobie go zrobili. Nie możemy, czego nie mamy. Nie mamy broni. Dobra. Uda się jakoś. Tutaj nie mamy żadnej dywizji, jednak miałem rację, że coś jest nie tak, ale i tak zbytnio nie widzę, żeby tutaj cokolwiek miało różnicę. Dobra, wy idziecie tu. Tak naprawdę macie iść tutaj. Okej, złapaliśmy kogoś. Ciekawie. Dobra, na razie nie będziemy tego robić. Potrzebujemy części do samolotów. To jest to? Chyba to jest to. Okej, zróbmy do tego. A to nie jest ta multirolka. Jeszcze złą multirolkę wybrałem. Ale oczywiście to, bo w przyszłości się to przyda. Nigdy nie pamiętam, co wybrać. Ale tutaj zbyt dużo ich. W pewnym momencie ktoś będzie pierwszy i wtedy tego pierwszego będziemy zawsze wspierać. No, dziwna multirolka. Znaczy, dziwna multirolka. Dziwna, nigdy nie. To zapewne coś zmienione jest, bo ewidentnie tak nie jest normalnie. Ale breakthrough oczywiście. Z jednej strony dobrze, że zmieniają, z drugiej strony się przyzwyczajasz do tego i nie ma problemu. Okej, wygląda na to, że musieliśmy wydać rozkaz, jak mieliśmy tego zrobić. Przez co przedłużyliśmy ich cierpienie i tyle. Ale jak to wygląda tutaj? Chciałem w głównej mierze przebić się przez najtrudniejszy część terenu i skończyło się na tym, że miałem w sumie rację. Przeszedłem przez ten najtrudniejszą część terenu. No a wy macie jakie dywizje? Macie tutaj. Chodzi o to, żeby zmienić im na te dywizje, zanim się tam nam usunie wszystkie milicje. Okej, wy tutaj idźcie do obrony. Wybrzeże i możecie zostać zamienieni też na dywizję. Okej. Wygląda na to, że Kanada już w miarę niedługo padnie. Co będzie oznaczało, że po prostu oni już sami upadną. Ale chyba tutaj na słabo im poszło. Tak. Nie wiem, czy są dosyć potężni. Nie wiem, czy się z tymi aż tak bardzo resztę świata podbijać. Zazwyczaj to jest coś takiego, że nie ma jakiejś różnicy. Jakby to był jakiś mod, który zmieniałby mapę, coś nowego by było, no to wtedy może by było, a tak to nie ma jakiejś dużej różnicy. Okej, tutaj się zajmujecie już tym? Tak, cała,
cała armia zajmuje się jedną sardyńską dywizją. O, masz. Okej. Kilka baz, jakby to było ważne dla nas. Zrymował się. Okej. I co tutaj możemy zrobić? W głównej mierze możemy budować dalej fabrykę. Wydaje mi się, że to już jest zbyt... zbyt normalne, więc możemy dockyardy budować. A tutaj jakoś im dobrze idzie. Chodzi o to, że jest bardzo różne natężenie na froncie, więc wydaje mi się, że trzeba pójść granicą tutaj. O, nawet zrobiło tak to, jak chciałem ustalić. Pójdziemy granicą meksykańską i później jakoś tak uda nam się. Patrzyłem, czy można pójść tą ścieżką, którą zaplanowałem, ale w sumie powinniśmy mieć jednego gościa, którego nie mamy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Może się można go wybrać później, bo chodzi o to, że to nawet nie był ten gość na samym początku, był to trochę inny. Okej. Możecie w sumie ćwiczyć. Jak nic nie macie do roboty, raczej nas już nie zdesantują. Okej, zmieniamy tutaj też tę plejtkę. I możecie tutaj pójść. Doświadczenia i tak nie tracą, bo w ogóle żadnego nie mają na samym początku. Okej, jak to wygląda z tymi paratrooper? W sumie już mamy... Nie, nie mamy paratrooper, dobra. To jest to? Nie, to jeszcze... To jest późniejszy. My silnik potrzebujemy. I czy już mamy? Nie, to. Tu. Mamy już... Nie mamy jeszcze karabinu. I mamy też innego designu, ponieważ musimy mieć dwa działka. Jak tutaj bada się coś? Nie, w sumie nie badamy. Trzeba wyjść poza czas. I dlatego. Ale wygląda na to, że tutaj stawiliśmy nasze potężne dywizje, to skończyło się na tym, że jest OP front i ciągnie. Pytanie jest, która to była dywizja? Mountain Resistance? Czy w sumie to jest najsłabsza? Możliwe, że to zrobiłem. Template. To nawet nie jest Mountain Resistance. Co ja dałem tam? Delete. O Jezu, ale słabe jest. Okay, damy Rangersów. Damy logistykę. Artylerię. Antitanki też można, mogą pójść. Signal Company. No i jeszcze tutaj dodamy Mountaineersów jeszcze więcej. No i oczywiście musimy antitank pobudować. Akurat było to jedyne, które nie mamy, ale wydaje mi się, że to przez błąd. Tak, to był błąd. Okej, ulepszone karabiny. Kolejny. W sumie i tak będziemy musieli sobie niedługo wybadać kolejne, więc to nie ma jakiegoś takiego pocieszenia, że to są nowe karabiny. Okej. Tutaj zmienimy te też dywizje. No już, nie mamy broni. Trzeba będzie uważać. Okej, teraz to są pojedyncze dywizje. Okej, jak to wygląda? Tutaj się trzymają. Tutaj mają tych. A co tutaj mamy? Która to są ci. Więc was wyślemy tutaj. Macie się tym zająć. Okej. Szyf zrobiony. Dobra, więc ślimy tutaj, włączmy szyf. I czy mamy jeszcze jakąś decyzję do ataku? Nie mamy. Wygląda na to, że to po prostu jest dupicie już ich. Bo już totalnie potrafią się utrzymać. Jak wygląda z Kanadą? Kanada wygląda, jakby miała jeszcze padać, a zobaczcie, ile by przyjęliśmy im terytoriów. Więc wydaje mi się, że to jest coś w stylu takim... Okej, tam widziałem jedną dywizję, która szła. Coś w stylu takim, że... Okej.
Dobra, musisz jeszcze przejąć jedno duże miasto, które jest na drugiej stronie, drugiej stronie Kanady. A pacyficzne, no to to pacyficzne to już niedługo padają. Jest Vancouver. Vancouver jest w miarę w dobrej sytuacji, więc może to trochę potrwać. Na razie my się zajmiemy tym, czym możemy. Dobra. Mamy kolejne ulepszenie do karabinów. Wow. Chyba przez to, że mamy takie mega duże produkcje. Dodajemy Altę. Dobra, pacjent stan padły. Dobra, już się bałem, że znowu będzie ten błąd. Ok, bierzemy wszystko i to chyba będzie koniec jeszcze Nowa Anglia, ale to wydaje mi się, że to już jest koniec. No wiecie co, szybko przejrzymy nasze dywizje. Zmienimy je wszystkie, nieważne ile mamy karabinów, w te. Żebyśmy nie mieli później problemu, że nam połowa armii zniknie. Okej, okay, spadochroniarze zawsze chętnie. A więc teraz tego damy tu. Musimy się tymi zająć. Więc w głównej mierze musimy posuwać te wszystkie fronty. Wy tutaj stacjonujcie. Wy na to. Wy tutaj. Okej, tak. Stany Zjednoczone zostały zjednoczone. By to głupio nie brzmiało, ale tak jest. A my teraz się zajmiemy tylko tymi Mio. Okej, okay, sign me for the drinks. Super, normalnie plakat. Tak, jesteśmy ostatnią Ameryką. Więc niedługo się zacznie co? Zacznie się to, że inni będą się bić o to, że są prawdziwymi Amerykanami. Straciliśmy większość fabryk, czy się nam zrestartowały? Trudno określić. To nam się zrestartowało. Okej, okay, tutaj chyba wszystko mamy dobrze rozłożone. Wydaje mi się, że przeciwko Wielkiej Brytanii możemy robić. Wyślemy też tam naszych agentów. I teraz tak, to jest znakomita muzyka na ten moment. Okej. Dobrze, warto wiedzieć o tym, a możecie jeszcze się zająć od tymi terytoriami, bo w sumie wy tak stoicie i niepotrzebnie giniecie. Dobra, zostało dosłownie Vancouver, nie wiem co oni... Co Kanada ma, ale ma jakieś coś, co spowoduje, że ma 5%, czyli musimy prawie cały kraj im przejąć. Okej. Powoli się tam zajmują swoimi sprawami. Chciałem dwa naraz zrobić cele narodowe, nie wiem dlaczego. Okej, jak to wygląda z konwojami? U konwoju mamy z powrotem mega dużo. Więc czas produkować inne statki. Tak, czas powrócić do budowy statków, dlatego że nie powiem, mamy dosyć dużo. Jezu, przeciąg był. To nie moje drzwi, to jest przez drzwi, ale to mega głośno było. Okej, więc dosłownie musimy się przejąć w Vancouver i po tym jak Vancouver padnie, to w sumie to będzie koniec. No. Okej. Okej. Vancouver może trochę potrwać. Zastanawiam się, czy...
nie wysłać tam moich dywizji tych. Tutaj są góry, więc powinni sobie poradzić. Plus jeszcze dostali dosyć dobrego boosta ostatnio. Miałem też całą doktrynkę zrobioną, więc są w miarę okej. Okay. W ogóle nawet nie musimy dostać drzewka gospodarczego, bo nasza gospodarka jest mega potężna obecnie. Także jestem na poziomie budowania samej infrastruktury. Więc coś to pokazuje. Okej, okay, więc już posiadamy. I kolejny będzie długi odcinek. Ale chcę dosłownie, żeby Kanada już padła. Kanada, padaj. Dosłownie to jest moment, idealny moment, żebyś po prostu padła. Macie miasto w górach. Tak, to jest mountain, to nie jest urban. I macie jeszcze mnóstwo dywizji. Więc... proszę, padajcie. Dobra, już widzę, że się zajęliśmy. Teraz żadna dywizja nie powinna wrócić, ponieważ ją pinujemy. I powinno to być koniec. No, nie taką wiadomość chciałem, ale to powinno być w miarę końcówka. Gdzie macie jakiekolwiek? Tutaj się trzymamy. Okej. Okay. Tutaj niby... O Jezu, przez ten lód nie widzę. Ustawcie. Okej. Okay. Bo tak, no przyjęliśmy to. No i w sumie tak naprawdę musimy zdobywać jakieś pojedyncze punkty. A to będzie okropne. Zdobywanie pojedynczych punktów. Ale myślę, że zakończę na tym. Myślałem, że Vancouver padnie, to wtedy będzie koniec, ale widać, że nie pada, nie dostajemy powiadomień o tym, że Ententa się rozpadła. Bo zobaczcie, 6% to dosyć sporo. Dobra, Mongolia razem z nami jest. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, by z wami trochę. No to, cześć!